Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście urbix.pl. I nie wiem, co ja w ogóle robię, nie mam zielonego pojęcia. Bardzo dziękuję za 165 tysięcy subskrypcji. I tak jak mówiłem w poprzednim filmie, zresztą zobaczcie to. Na 165 tysięcy subskrypcji, jeżeli jest 165 tysięcy subskrypcji, od razu wrzucam taki sam filmik. Tylko, że zamiast cytryn będę jadł takie papryczki. Chili draft, ale słuchajcie, po tym bydlaku dochodziłem do siebie jakieś pół godziny po ostatnim spróbowaniu. Więc dzisiaj będziemy jedli takie papryczki zielone. One ogólnie powinny być czerwone, ta już prawie dojrzała. One są i tak piekielnie ostre, po każdej straconej bramce jem właśnie taką papryczkę, ale żeby nie było, tego gagatka zjem, jak już z draftu odpadnę. Jeżeli nie, to nie. Ale nie ukrywajmy, każdy zna moją formę w tej FIFA, także myślę, że to mnie nie ominie. Zanim zaczniemy, następny taki challenge'owy draft na 175 tysięcy subskrypcji, także już w tym momencie klikajcie suba, a będzie to... Nie, w ogóle... Elektryczny draft. Mam tu taką elektryczną broszę dla psów. W następnym odcinku nakładam takie coś na szyję i jeżeli stracę bramkę, muszę... No nie będę teraz naciskał! Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To w ogóle jest bezpieczne? No dobra, ale dzisiaj chili draft, także jedziemy. Zobaczmy, jakie będą formacje. Standardowo wybieram... O! Ostatnio chyba graliśmy czymś takim. Spróbujmy jeszcze raz tym pięcioma obrońcami. Ja nie chcę tracić bramek. Ja w ogóle nie chcę tracić bramek i zobaczmy... Okej. Okay. Leo Messi, wersja Toty. Tak, ja mogę zaczynać. Tutaj przydoby się Ronaldo, ale go nie będzie, ale za to Insigne. 99 tempa. I na napastniku, może ktoś ciekawy, kilku jest zawodników ciekawych. Wybieram Mertensa, żeby miał zgranie z Insigne, lecimy teraz z pomocą. O, cross-toc. Ciekawie, fajne karty się pojawiają. A tutaj wezmę na Ingolana i jakoś to, powiem wam szczerze, na początku wygląda. I teraz obrońcy, najważniejsi zawodnicy, żeby nie jeść tego badziewia. Chiellini, Bonucci, co to ma być? Carvajal i Alonso. Na bramce natomiast będzie Toc de Gea. Dobra, biorę go. Super. Na razie, tak jak widzicie, ocena 90. Nie ma zgrania, ale miejmy nadzieję, że na ławce będą ciekawi zawodnicy, że to jakoś się ułoży, także no, zobaczcie, co wybrałem. Taka wybrała się ławka, układam to i zaraz zobaczycie już gotowy skład. Later. Tak natomiast wygląda mój gotowy, ułożony skład. Ciekawe tutaj połączenia, ciekawe strong linki, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych. Jeżeli Buffon popełni chociaż jeden maleńki błąd, wpuszczam De Gea. W przerwie meczu Messi i Nainggolan. Takie są zmiany, także słuchajcie, wyszukujemy pierwszego przeciwnika. Uwaga, znalazło. Neymar Toc, Ronaldo Toty, Messi Toc. Dlaczego? Zaczynamy. Dobra, spina na maksa i jedziemy. Jak coś, to już zmieniłem Buffona. Insigne. Tańczy tu w środku, wycofuje do crossa. Cross. Taka zmyłka. Insigne. Szukam tutaj miejsca, żeby jakoś wejść pod bramkę mojego przeciwnika. I chyba znalazłem. Insigne, słupek. Ajajaj. No! To musi być gol! Tak jest! 1 do 0, kto to strzelił? Hamszyk bodajże, z numerem 1. Nie wiem, co on robi z takim numerem. Także słuchajcie, mam tu szklaneczkę wody. Jeżeli będę jadł, mogę teraz popić. To będzie taka nagroda właśnie za strzelaną bramkę. 1 do 0. Nie, tylko nie Ronaldo. I nie w taki sposób, bardzo ładnie. No ta obrona Juventusu to była dobrym pomysłem. Mertens, bardzo ładnie podaje do Insigne. I to będzie 2 do 0, i tak się dzieje, słuchajcie. Także dwie szklanki wody. Dobrze się zapowiada, ja tu wolę mieć taki zapas przed drugą rundą. O nie, broń to! Tak fajnie było. O! Czekajcie, bo my gramy już! Wybijaj to. Oh. Słuchajcie, zaczynamy drugą połowę. Oj. Najgorsze jest to, że to nie przychodzi jak chili, jak cytryna. To mnie będzie chwilę trzymało. Mam jeszcze jedną szklankę wody w zanadrzu, nie chcę jej wykorzystywać, bo może mi się przydać chwilę później. Marek Hamsik. Dawaj! Nie, myślałem, że to jest gol.
Okej, słuchajcie, powoli przychodzi już na ostrość. Nie! 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 Proszę. Proszę. Proszę, broni to De Gea! Ależ emocje! No ten karny to naprawdę! Valencia walcz, Valencia walcz! Nie mam pytań, nie mam pytań, jak on wyszedł. Kontra po rzucie rożnym. I muszę zjeść jeszcze jedną papryczkę. Nie! Nie mam pytań, gol. Jezu, broni to De Gea. Dziękuję. Pięknie. Pięknie. Podaj to, podaj to! Dlaczego nie strzelił gola? Ale może teraz. Mertens, wypuszczenie. Jesteś szybki, Mertens, strzel to. Nope. Dlaczego? Okej, w pełni wykorzystałem teraz przerwę pomiędzy drugą połową, a pierwszą częścią dogrywki. I trochę już jestem w lepszej kondycji. Miejmy nadzieję, że teraz po prostu już to skupienie pozwoli mi wygrać ten mecz. No, Messi musisz, nie ma nawet, ależ to zrobi! Jak to nie było gola?! No dobra, teraz musi być. Musi być! Dlaczego się nie da kolesiowi strzelić bramki? No co jest?! Druga połowa dogrywki. Nie wiem, wątpię naprawdę, myślę, że czekają na rzuty karne. Może i nie. A miało być tak pięknie. Muszę zjeść to. Jeszcze nie mogę popić! Następny odcinek na 175 tysięcy subów. Chciałem challenge, mam challenge. Mogę to wygrać. Jeszcze nie pieczę. Już tak. I dalej było tylko gorzej. Przede wszystkim wymiotowałem, miałem dreszcze i było mi na przemian zimno i ciepło. Papryczki to nie są żarty, także po tej akcji więcej ich na moim kanale nie zobaczycie.